Siema, kupiłem waszą grę i tak, zapłaciłem 100 więcej za wcześniejszy dostęp. Musiałem wykupić Season Passa na DLC, w środku i tak mam mnóstwo mikrotransakcji, a sama podstawka kosztowała 350 zł. I no właśnie mam taką uwagę drobną, że gra nie działa, to znaczy co 15 minut się wiesza, a jak się nie wiesza, to i tak 15 FPS-ów. I co pan w związku z tym chcesz? No, domyśl się, oczywiście, że dopłacić trochę chciałem, bo chyba macie tam za mało pieniędzy, więc proszę bardzo, bez krępacji, ja tej kasy nie potrzebuję, bo i tak mi koszty życia spadły, odkąd mnie eksmitowali ostatnio. Ceny gier. Od jakichś 3 lat, zawsze jak wchodzę do elektromarketu, to muszę wcześniej kupić sobie picie, żebym przechodząc przez alejkę z grami, mógł zrobić to. Ale spokojnie, spokojnie, to nie jest jedyna okazja, w której picie się przyda, bo później trzeba jeszcze jakoś skomentować jakość tych gier. A dlaczego akurat od 3 lat? Otóż mniej więcej tak długo jest z nami aktualna generacja konsol, której debiut większość twórców gier potraktowało jako doskonały pretekst, żeby zwiększyć standardową cenę nowej produkcji z $60 do 70. I to się w Polsce przekłada na jakieś 3-3,5 stówy i faktycznie większość gier, które ogrywałem w ostatnich miesiącach, debiutowała właśnie z takimi cenami. Natomiast teraz okazuje się, że ta podwyżka to był błąd, że gracze nie są tacy głupi i nie dają sobie w kaszę dmuchać. Zamiast tego dają dmuchać sami siebie, bo podwyżki podobno były zbyt niskie. I wszystko wskazuje na to, że na tym się nie skończą. Ba, moim zdaniem to kolejne podwyżki już są, tylko że większość ludzi jakoś nie zwraca na nie uwagi. A do nagrania tego materiału skłoniła mnie niedawna wypowiedź prezesa Capcomu, który stwierdził, że ceny gier są wciąż zbyt niskie, bo na przestrzeni lat koszty produkcji drastycznie poszły w górę, a ceny gier wręcz spadły. Porozmawiajmy sobie więc właśnie o tych cenach gier i o kilku nowych, fantastycznych trendach w naszej cudownej branży, które doprowadzają mnie do szału. Zacznę od tego, że gry kiedyś faktycznie kosztowały więcej. Pamiętam, jak byłem dzieckiem i przeglądałem sobie strony z reklamami w czasopismach o grach i tam były nowości na PlayStation 1 po 200 zł, na Nintendo 64 wręcz po 250, później na PS2 też po 250 i no tak, to jest niby mniej niż teraz, tylko przypominam, że wtedy minimalna pensja brutto wynosiła jakieś 600, więc wyobraźcie sobie, że harujecie, tyracie przez 2 tygodnie, żeby kupić Mortal Kombat Special Forces, co za upodlenie dla gatunku ludzkiego, którego nie zaznał już nigdy później. W Stanach ten jeszcze niedawny standard $60 obowiązywał przez całe dekady i jak go już naginali w którąś stronę, to raczej w tę gorszą, to znaczy niektóre gry kosztowały więcej. Chrono Trigger na Super Nintendo z 95 roku w dniu premiery chodził po $80, czyli na dzisiejsze około 160. I co może mi powiecie, że to była zajebista inwestycja? No tak naprawdę to akurat była, bo gra Super i ten sam egzemplarz teraz by poszedł na eBayu za $760, no ale wiecie o co chodzi. W epoce kartridży ceny gier często kształtowała właśnie cena samego nośnika i ten Chrono Trigger, dajmy na to, był taki drogi właśnie dlatego, że umieścili go na dużym kartridżu. Do tej pory w sumie tak działają niektóre gry na Switcha, bo wielu twórców używa 8-gigabajtowych kartów, a resztę gry każe wam ściągnąć z neta, żeby zapłacili za nośnik mniej i zarobili na was więcej. Dziękuję Electronic Arts. I tak, zgadzam się, tutaj jest pewien zgrzyt, że 30 lat temu 10 chłopów sobie robiło grę przez rok, a później ją sprzedawało po $60, a teraz 500 osób robi grę przez 5 lat i sprzedaje ją za tyle samo, albo nie wiem, $10 więcej. Od 95 roku średnia cena biletu do kina wzrosła w USA 2-krotnie, a gier nie zmieniła się prawie w ogóle. Z tym, że, i teraz aktywuję moją kartę pułapkę, do kina teraz chodzi mniej ludzi niż kiedyś, a z grami jest w drugą stronę, to znaczy robią się coraz bardziej popularne, największe hity sprzedają się coraz lepiej i jeszcze są dodatkowo monetyzowane, do czego zresztą jeszcze sobie wrócimy. Gier na PlayStation 4, które sprzedały się w ponad 10 milionach sztuk, było więcej niż na PS1, PS2, PS3, PSP i PS Vicie łącznie. Na liście najlepiej sprzedających się gier wszechczasów, jak nie liczymy gier, które były sprzedawane razem z konsolą, to w top 20 jest jedna produkcja z XX wieku, Pokémony Red and Blue, a w top 50 3. Coraz więcej ludzi gra, coraz więcej ludzi płaci za gry, gry coraz lepiej się sprzedają, więc czy ja wiem, czy te ceny to są takie za niskie? Zwłaszcza, że istnieje pewien tyci lingwistyczny niuansik, na który warto zwrócić uwagę.
Nowe duże gry nie kosztują $70, tylko kosztują od $70. I teraz... No kurde, nie mam żadnego problemu z tym, żeby zapłacić więcej za kompletny, dopracowany produkt, jeżeli wydawca traktuje mnie z szacunkiem. Ostatnio Zelda Tears of the Kingdom była pierwszą grą Nintendo sprzedawaną po $70 i oczywiście, że podniosły się głosy oburzenia, że taka droga gra, przecież grafika brzydka, ale Zelda miała najwyższy budżet ze wszystkich gier Nintendo. Jak zapłaciłem te $70, to dostałem ją w wersji fizycznej. Mogłem zagrać od dnia premiery. Nie było gigantycznego day one patcha. Animacja troszkę rwała, ale sam gameplay był dopieszczony do granic i żadnych bugów nie spotkałem. W sklepie dali mi koszulkę, pamiątkową monetę, plakat i parę innych śmieci za to, że byłem łaskaw kupić. W grze nie ma mikrotransakcji, a nawet mimo, że sprzedała się fantastycznie, to już oficjalnie ogłosili, że nie robią do niej żadnego DLC, bo to by było na siłę, bo już wykorzystali wszystkie swoje najfajniejsze takie naturalne pomysły na rozgrywkę, więc bez sensu. Evil gra na komórki be like. I to jest dla mnie okej, że płacę premium, ale też jestem traktowany jak klient premium. Tymczasem z drugiej strony dajmy na to Mortal Kombat 1, który swoją drogą jest według mnie świetną grą i rewelacyjną bijatyką i też wracam do niego co kilka dni od premiery. Z tym, że podstawka za $70 na Switchu, czyli no wiem, ale jakby nie patrzeć, jednej z oficjalnie wspieranych platform, działa i wygląda jak gówno, a kosztuje tyle samo. Nieco gówno, tylko też 70. W środku mikrotransakcje, osobno płatne DLC z nowymi wojownikami i coś, co mnie ostatnio wkurza najbardziej, żeby zagrać sobie 14 września, 5 dni przed oficjalną premierą, trzeba było kupić wersję za $110 i to się ostatnio staje bardzo częste. Hogwarts Legacy, Starfield i wiele innych gier robiły dokładnie to samo. Płacisz tę i tak już wyższą cenę, a wydawca pluje ci w ryj, że nie dopłaciłeś jeszcze więcej. Patrz biedaku, jak grają ludzie, którzy zapłacili jeszcze. Tak samo ceny wersji kolekcjonerskich, gdzie zdecydowana większość kosztuje już więcej niż 1000 zł. I no, jak to mam skomentować? Nawet ja mam w sobie tyle rozsądku i samozaparcia, że zwykle ich nie kupuję. Ten Mortal Kombat to nie jest zresztą jakiś skrajny przykład, od tak mi się skojarzyło, bo ostatnio gram. Skrajnym to na przykład byłoby NBA 2K, które od lat jest symulatorem kasyna wypakowanym mikrotransakcjami i sprzedawanym po $70. No tak, bo każda sportówka, która wychodzi rok w rok, jest rewolucyjna i ciągle robiona od zera. Koszty produkcji muszą być gigantyczne, więc nic dziwnego, że twórcy nie mają co do garnka włożyć. Więc cena jest spoko. Gry drożeją przez cały czas, tylko że większość ludzi tego nie dostrzega. Teraz za te $70 to dostaniecie taki pakiet minimum. Mówiłem o kosztach produkcji, bo tak, to jest zwykle właśnie argument twórców, że sami chcemy coraz bardziej zaawansowanych, otwartych światów i kampanii na 50 godzin i najpiękniejszej grafiki. Nie wiem, czy chcemy, ja to akurat wolę skondensowane przygody, które nie są rozciągane na siłę, no ale twórcy filmów też by mogli mówić, że ludzie chcą teraz coraz piękniejszych filmów, które powinny trwać według nich 8 godzin. Twórco gier, taki mały apel, doradztwo biznesowe. Jeżeli z kalkulacji wychodzi ci, że robiąc ogromną grę i sprzedając ją za $60, nie zarobisz na niej, to zrób mniejszą. Mnie na przykład się bardzo podoba ostatni ruch Ubisoftu z Assassin's Creed Mirage i nie mówię tutaj nawet o samej grze, ale o fakcie, jak to wymyślili, że ludzie niektórzy się może trochę znudzili tymi ostatnimi wielkimi asasynami, więc zróbmy teraz coś takiego na mniejszą skalę, ale jak jest na mniejszą skalę, to weźmy za to 200 zł, a nie 300. Geniusz! I rozumiem, fantastyczna oprawa i bardziej wciągające światy rzeczywiście wymagają większych nakładów, ale z drugiej strony, tam gdzie ze dwie generacje temu trzeba było kodować jakąś funkcję ręcznie albo portowanie gier na inne platformy było mega skomplikowane, tam teraz to jest często kilka kliknięć i trochę testowania. Niczego oczywiście nie ujmując wspaniałym współczesnym twórcom gier, chodzi mi tylko o to, że zaawansowane narzędzia pomagają obniżyć koszty. Zresztą wcale nie muszę teoretyzować. Według raportu analityków z IDG, koszt produkcji i marketingu dużej gry na aktualną generację konsol mieści się w przedziale od 100 do 300 milionów dolarów. Więc żeby taka gra kosztująca $60 się zwróciła, musi zejść od 1 660 000 do 5 milionów kopii. Upraszczam, wiem, ale to uproszczenie działa w dwie strony, bo nie liczę też hajsu z limitek, z mikrotransakcji, z DLC i tak dalej. No, w każdym razie ta sprzedaż, o której mówiłem, to nie są jakieś
kosmiczne liczby dla współczesnych hitów. Cyberpunk 2077. Budżet 315 milionów dolarów, jeden z najwyższych w historii gier. Sprzedaż w pierwszych dniach po premierze, czyli w pełnej cenie, 13 700 000 kopii. Przychód? Około 800 milionów dolarów. Wiadomo, że trzeba odjąć kasę dla pośredników, wsparcie tej gry później i tak dalej, ale no chyba wyszli na swoje. Podobno mieli w 2020 miliard złotych zysku. Prezes dostał 20 milionów premii, dostałby 25 i mógłby kupić sobie wyższy model jachtu, gdybyście mu wstrętni skąpcy nie pożałowali i dali sprzedać grę drożej. Horizon Forbidden West, budżet 212 milionów dolarów. Cenę uśrednimy do 60, bo były jakieś tam promocje. Sprzedaż 8 400 000 sztuk. Wychodzi przychód 504 miliony dolarów. Zresztą jak mówimy o exach od producenta konsoli, to według mnie to jest zupełnie inna historia, gdyż to właśnie te gry jako jedyne powinny sobie móc pozwalać na kosmiczne, absurdalne budżety, ponieważ a. producent zarabia na nich pełną kwotę, nie płaci prowizji producentowi konsoli, bo no sam nim jest i B, tworzy system seller, więc więcej ludzi kupuje jego sprzęt i ci ludzie później kupują na niego inne gry i na każdej z tych gier ten producent zarabia, więc to nie jest taki biznes, który robi się bezpośrednio i każdy ex musi się zwrócić. Został jeszcze wątek umierających wersji fizycznych gier. Parę tygodni temu mówiłem o planowanej nowej wersji Xboxa Series X pozbawionej napędu i jak za kilka lat PS6 też nie będzie miała napędu na płyty, to wcale mnie to nie zdziwi, niestety. Wszystko idzie w stronę cyfry, która też oznacza większe przychody dla wydawców, no bo używanej gry cyfrowej nie można sprzedać. Mógłbym jeszcze mówić, że abonamenty w stylu Game Passa też mogą być dla branży gier, właściwie dla graczy niebezpieczne, albo jak to te super gry po 70 dolarów częściej działają gorzej niż takie po 7, ale myślę, że tyle wystarczy. I to mówię zarówno o tym filmie, jak i właśnie o cenach gier. Wystarczy. Gry wcale nie muszą jeszcze bardziej drożeć, bo wydawcy gier to są molochy z ogromnymi zyskami, którzy te straszne niskie ceny i tak sobie odbijają na dziesiątki różnych sposobów. DLC, mikropłatności, wcześniejszy dostęp dla tych, którzy zapłacą więcej, season passy, drogie limitki, ograniczanie wersji fizycznych. Z ich połączonych sił powstaje ja. Gówno. Albo dobra, niech gry zdrożają, to jest oficjalne stanowisko graczy, ja je wygłosiłem. Niech zdrożają, ale niech będą pełnymi produktami, bo wiecie co? Gry to teraz stały się jak latanie tanimi liniami lotniczymi. Kupiliście bilet na lot Ryanairem i okej, dolecicie, ale z gorszego lotniska miejsca na nogi nie ma, żarcia w pakiecie nie ma. Ciągle coś reklamują na pokładzie, a jeszcze ostatnio kombinują, jakby tu tych wstrętnych, biednych ludzi jakoś może na stojąco w samolocie upchnąć. I dokładnie tak samo wygląda zapłacenie 70 dolarów za grę. Dolecicie, znaczy zagracie, ale za wszystko ponad ten fakt trzeba jeszcze dopłacić więcej. Gdyby tylko istniała jakaś strona dla ludzi, którzy nie lubią przepłacać i szukają okazji. Kochani, GG Deals, moja ulubiona porównywarka cen gier na PC-ty i Xboxy. Ulubiona, bo sama mi daje znać, kiedy gry, które chcę, są w takich cenach, które moja cebulacka natura jest w stanie za nie zapłacić. Raz sobie skonfigurowałem, że chcę powiadomienie, gdy Elden Ring będzie poniżej 150 zł, bo chciałbym ograć na Steam Decku i jak będzie, to dostanę maila. Ostatnio część moich ulubionych horrorów od Supermassive kupiłem, bo właśnie dostałem takiego maila, że są za pół ceny i nic tylko brać. A jak mam za dużo hajsu, to po prostu wchodzę i patrzę, co tam na promkach ciekawego, mogę nawet zaznaczyć, że chcę konkretnie coś, co działa na Steam Decku. Kurde, kupiłem to Katamari w wersji na Switcha za 100 z tydzień temu. No i są też super okazje w stylu, ej mordo, sprzedam ci te oto 500 zł za 475. Zawsze miałem łeb do interesu. Jeżeli chcecie w tych drogich czasach kupować gry taniej i wtedy, kiedy to się faktycznie jakoś tam opłaca, to jeszcze raz www.gg.deals. Serdecznie polecam. Po konsolę do tych gier zapraszam z kolei do Komputronika, w którym trwają właśnie promki z okazji jego urodzin, więc wszystkiego też najlepszego. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.